Przejdźmy sobie teraz dalej. Ja nazywam się Krystian Brożek, jestem z zawodu programistą. Prowadzę swojego bloga. Zapraszam na niego, jeśli się uczycie lub chcecie wejść w branżę IT lub gdzieś tam już nie jesteście, ale dopiero macie początki, to zachęcam szczególnie do czytania właśnie mojego bloga. Tam jest dużo takich rzeczy na początek. krystianbrożek.pl. Zachęcam do zajrzenia na stronę moich szkoleń geek-on.pl. Tam możecie sobie popatrzeć, co robię poza webinarami, pisaniem bloga i pracą codziennie na etacie. Okej, no i itquadrans.pl to jest mój podcast, który nagrałem 3 odcinki póki co. Będą nowe, już są prawie gotowe. W końcu będą. Dobra. Dzisiaj poopowiadamy sobie trochę o pisaniu zapytań samych sobie, o zasadach pisania czytelnych zapytań i dobrych praktykach tworzenia zapytań. Dlaczego to jest ważne? Ważne to jest dlatego, że jeśli napiszemy zapytanie, które zwraca nam poprawny wynik, to jest tak naprawdę dopiero połowa sukcesu. Dlatego, że już zapytanie zwraca poprawne wyniki, ale teraz wprowadzenie jakiejkolwiek drobnej poprawki, jeśli napiszemy to zapytanie brzydko, to będzie graniczyło wręcz z cudem. Czasami się sprowadza to do tego, że bardziej się opłaca napisać całe zapytanie od nowa, niż właśnie jakąś drobną poprawkę wprowadzić. Więc dlatego dobrze napisane zapytanie to raz, że ułatwia czytelność, znaczy poprawia czytelność, dzięki temu dużo łatwiej jest to zapytanie modyfikować, rozwijać, optymalizować lub cokolwiek z nim robić. Tutaj akurat w SQL są dobre praktyki, trochę gorzej z JavaScriptem. Są dwa rodzaje JavaScriptu. Jeden ten, który rozumiem, a drugi ten, który pisał ktoś inny. Więc taki żart, ale bardzo dużo mówiący o tym, że jednak trzymanie się dobrych praktyk powoduje to, że właśnie będziemy te zapytania łatwiej dużo właśnie modyfikowali. I teraz praca ze zastanym kodem, napisanym zapytaniem przez kogoś będzie dużo prostsza niż jakby ktoś tam się nie trzymał tych dobrych praktyk. Okej. Pierwszą taką dość ważną zasadą, o której zawsze na samym początku mówię, jak ktoś się uczy u mnie baz danych, to jest to, żeby wszystkie główne słowa kluczowe zawsze pisać od nowej linijki. Tak, czyli select, from, where, group by, having i order by te 6. No jeśli ktoś korzysta na przykład z MySQL albo ze SQLite'a, no to tam jest słówko jeszcze limit, to ona też od nowej linijki. Po co to? Dlatego, że od razu widać, jakie elementy składają się na nasze zapytanie. Tak, jeśli ja teraz widzę to zapytanie, ono miałoby 50 linijek, to ja od razu będę widział, w którym miejscu jest from, tak, w którym miejscu jest where, czy w ogóle where występuje, czy w ogóle mam warunki. Tak, bo w where podajemy warunki filtrowania, czyli coś, co nam sprawdza, zwraca prawdę albo fałsz. Tak? Czyli na przykład wyciągamy w tym momencie pracowników, których pensja podstawowa jest większa niż 3000 zł. I od razu to widzę dzięki temu właśnie, że dałem wszystkie po kolei te słowa kluczowe od nowej linijki. Okej. Okay. O Jezu, się rozjechało jak zwykle. Okej, okay. Rozbudowane elementy zapytania od nowej linii z wcięciem. Możemy używać tabulatora, 4 spacji, 2 spacji. Ja osobiście używam tabulatora, mniej znaków, tak to jest tylko jeden znak niż 4 albo 2 spacje. Ale na Stack Overflow przeprowadzono badanie i wyszło na to, że osoby używające 4 spacji zarabiają więcej niż osoby używające tabulatora. Także jak ktoś chce podwyżkę, to można się na spację przerzucić. Ok, a tak poważnie, jeśli coś jest składową jakiegoś elementu, to w tym momencie piszemy to od nowej linijki, ale już z wcięciem. Tak? Czyli tutaj jak mamy imię jest w selekcie, tak? Potem przecinek nazwisko. No i nazwisko należy do selekta, więc robimy tutaj z wcięciem. Dobra, tutaj to lepiej widać trochę. Tak, czyli robimy to z wcięciem, tak samo w Łeże. Jeśli mamy jakiś więcej niż jeden warunek filtrowania, no to w tym momencie dużo lepiej podać te od nowej linijki, bo od razu widzimy, jakie warunki mamy. No i teraz, jeśli trzymamy się tej zasady, to łammy już wszystko, tak? Wszystko wrzucajmy do nowej linijki.
Dlatego, że teraz napisząc imię, przecinek, nazwisko i dopiero przecinek Enter i tą pensję wyliczając, no to w tym momencie burzymy tą czytelność, tak? Bo dostajemy trzy kolumny, a widać, że są dwie pisane. No i teraz magia. No teraz w przypadku takiego prostego zapytania to jeszcze jakoś tam da się w miarę łatwo znaleźć, no ale jeśli ten select miałby 50 linijek, bo potrzebujemy 50 kolumn wyliczyć, no i teraz to któraś kolumna będzie w tej samej linijce co poprzednia, no to nie będzie widać w ogóle, co tam się dzieje w tym. Tak, dlatego jak już się tego trzymamy, to najlepiej właśnie wszystkie od nowej linijki właśnie z tym wcięciem. I teraz od razu widzę, to jest pierwsza kolumna, druga, trzecia. No i teraz jeśli trzecia od końca na przykład coś z nią jest nie tak, no to dzięki temu, że wszystkie główne są słowa kluczowe od nowej linijki, to ja patrzę, gdzie jest from, liczę sobie trzecią kolumnę od końca i od razu widzę, co w niej tam siedzi, tak? Mogę sobie ewentualnie poprawić. Dodatkowo jeszcze, jak dam sobie dwa myślniki przed nazwą kolumny tutaj, no to ona jest zakomentowana, czyli w tym momencie się nie wylicza do mojego wyniku, więc w bardzo prosty sposób można włączać i wyłączać te zapytania, znaczy elementy naszego zapytania. Ja to może pokażę na ekranie, tylko sekundę sobie uruchomię. OK, widać dobrze mój ekran? Przycinam. OK, dobra, no i teraz zobaczcie, tutaj mamy zapytanie, które nam zwraca, jeszcze dopiszę jakieś kilka rzeczy, to jest tabelka, asortyment i zakupy, kropka, cena, co tam jeszcze będzie, bagaż będzie. OK, zobaczcie, teraz dostaję dzięki temu, że właśnie podzieliłem wszystko w ten sposób, że jeśli coś jest pod elementem od nowej linijki, to od razu widzę, że mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć kolumn. Tak, korzystam z dwóch tabelek, bo mam froma i joiny wszystkie. No jeśli chcę zobaczyć, jaki jest warunek łączenia tabel, no to tutaj mam warunek. Tak, teraz jak dopiszę sobie kolejne inner join, będą klienci. Dodamy sobie. Okay, to patrzcie, że teraz widać od razu. Tu jest tabelka, tu jest tabelka, tu jest tabelka. Jeśli było tych tabelek 20, to też bez problemu będzie widać, no bo będą wszystkie od nowej linijki. Tak, od razu widać, jaki join jest. Tutaj pod tym od razu mam warunek złączenia, także jest to mega czytelne. No i z tymi komentarzami, tak? Jeśli ja sobie teraz tutaj dam dwa myślniki, pozbędę się wagi i pozbędę się wieku, tak? Nie ma jednego i drugiego. Chcę to jednak włączyć do mojego zapytania. Włączyłem, tak? Więc to jest. Jak włączam komentowanie, po prostu dwa myślniki i tyle. Piszę sobie ręcznie. Jeśli sobie coś zaznaczę, mogę przytrzymając Ctrl naciskam literki K i C i wtedy mi to automatycznie K i U jest odkomentowywanie. Jest jeszcze przycisk do tego. Tutaj jest comment i uncomment. O. To teraz wiecie, tak kontrolka, kontrolce, tak? Jest zakomentowane i odkomentowane. Ale takie blokowe to znaczy jak się zaznacza więcej niż częściej w Visual Studio korzysta tutaj w Manager Studio, to akurat ja osobiście rzadko tak większej ilości niż pojedynczą minikę komentuję. Okay, więc mogę sobie dowoli teraz włączać, wyłączać. Okay, są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, że przecinek piszemy na końcu linijki, druga mówi o tym, że na początku następnej linijki. Co nam to daje? Daje nam to, że teraz, jeśli piszę na końcu linijki, to mogę pierwszą kolumnę sobie zakomentować, ale ostatniej nie mogę. Jeśli tutaj dam ten, to mi nie zadziała, dlatego że tutaj został nam przecinek. Jeśli będę korzystał z tej drugiej zasady, czyli przecinki tutaj,
Okej, to teraz mogę sobie ostatnią zakomentować. Działa, ale jeśli pierwszy zakomentuje, to już mi nie będzie działać bez ten przecinek. No, a można go usunąć, tak? Tylko on to już jest troszkę bardziej problematyczne. Ja osobiście używam przecinków na końcu, jakoś tak z przyzwyczajenia, ale część osób używa w ten sposób. Ważne jest bardzo to, że jeśli dostaniemy jakieś zapytanie, które będziemy modyfikować, rozwijać, trafimy do jakiejś firmy, gdzie już są jakieś zasady, to trzymajmy się tych zasad, które są w tej firmie. No bo teraz, jeśli ktoś zacznie pisać na końcu, ktoś inny na początku, no to zaczyna się robić bałagan. Tak, w tym momencie to już za bardzo nie wiadomo, co tutaj się dzieje, bo są jakieś nagmatwane te przecinki. Więc albo jedna praktyka, albo druga, tak? Nigdy dwóch naraz, bo w tym momencie zaczyna się robić właśnie bałagan i to się staje nieczytelne. Okej. Dobra. Kolejna zasada już tutaj się pojawiła. W Selectie nie używamy gwiazdki. Jeżeli ktoś z Was był u mnie na poprzednim webinarze 2 tygodnie temu lub oglądał go na YouTubie, to właśnie a propos Selecta mówiłem odnośnie wydajności, tak? Że nie używamy gwiazdki, bo nie potrzebujemy wszystkich kolumn, no ale to też w ogóle nie widać, jaki wynik dostaniemy, tak? Więc tej gwiazdki się nie używa. I to jest właśnie bardzo dobra praktyka, nie używanie tej gwiazdki. Ja osobiście w takich zapytaniach gdzieś tam w pracy, takich na produkcji nie spotkałem się z gwiazdką. Jak już była, to bardzo, bardzo rzadko. Jeśli nie znamy, jakie kolumny są w tabelce, to najprostszym sposobem jest nadanie aliasu na tabelkę i po prostu alias kropka i nazwa tabeli. Czyli jeszcze raz pokażę ekran. To jest to, co ja tutaj zrobiłem, tak? Nadawanie aliasów na tabeli, czyli ja powiedziałem, że asortyment to jest literka A. No i teraz, jeśli ja sobie napiszę A kropka, to w tym momencie on mi podpowiada wszystkie kolumny, jakie są w tej tabeli. Więc teraz mogę sobie bez problemu to zobaczyć. Ewentualnie, jeśli mamy tutaj, możemy sobie zawsze tutaj popatrzeć z tej strony, tak? Czyli sklep zoologiczny. Tutaj rozwijam sobie tabelki, rozwinę sobie folder columns i teraz tutaj w tym miejscu mam. Jest to mocno niewygodne, szczególnie jak mamy po 100 albo więcej tabelek w naszej bazie danych, no ale właśnie tutaj z tym aliasem kropka i podajemy, wybieramy sobie nazwę kolumny, z której chcemy skorzystać. Ok, i nadawanie aliasów obliczanym kolumnom. Działa to w ten sposób, że jeśli wybieramy po prostu kolumnę, tak jak tutaj mamy na przykład kolumnę imię, kolumnę nazwisko, no to w tym momencie nazwa nam się ładnie pojawia. Wrócę z powrotem do ekranu, tak? Czyli tutaj zauważcie, że jest. Dobra. Ok, czyli tak, tutaj mamy nazwy kolumn, tak? No i skoro ja wyciągałem po prostu kolumny, no to w tym momencie one mają ładne swoje nazwy. No ale teraz załóżmy, cena jest podana w netto, więc ja sobie pomnożę to razy VAT, odpalam, no i teraz moja kolumna cena z VAT-em, bo ona nazywa się non-column name. W Oracle na przykład działa to w ten sposób, że pojawiłoby się w nazwie kolumny to, co wylicza tą kolumnę. No ale znowu, jeśli wyliczanie jest długie, no to nic tam tak naprawdę to nie da. Poza tym nie będziemy w stanie się też odwołać w żaden sposób do tego. No i warto sobie nadać alias, tak? Czyli cena z OK, no i teraz mam cena z VAT-em. No i widzę od razu, co tutaj jest. Bo w pewnym momencie, jeśli zacznie się robić dużo obliczeń, no to nie będzie widać, która liczba co oznacza. No i na przykład przy 20 kolumnach żadna nie ma nazwy. No to już nie wiadomo, co oznacza, tak? No i teraz czytając takie coś, no to kto może wiedzieć o tym, że to jest cena z VAT-em? No ja wiem, bo to jest 1,23. No ale jak się VAT zmieni, no to ktoś już nie będzie wiedział, że to jest taki kiedyś VAT mógł być na przykład, taki po 22%, będzie po staremu i co to jest 1,22. Tak? Więc to już nie mówi kompletnie nic, no a tak to mamy cena z VAT-em. No i od razu widać, że to jest cena z VAT-em. Ok, no i teraz a propos jeszcze aliasów. Można nadawać aliasy w dwóch miejscach w SQL. Pierwszą rzeczą jest select,
i w selekcie, jeżeli podamy as, tak, podajemy nazwę kolumny. Można tego asa nie podawać, to też zadziała, ale zobaczcie, że na przykład jeśli ja sobie tutaj, załóżmy, zgubiłbym przecinek, tak, chciałbym wyciągnąć cenę, no to teraz mam kolumnę, która jest, się nazywa nazwa, a nazwałem ją cena. Teraz jak dodam przecinek, no to dostanę poprawny wynik. Więc dlatego ja polecam tutaj pisać zawsze ten as, bo to nie jest, wtedy widać od razu, że nie zgubiliśmy przecinka. Poza tym, jak jest skomplikowane jakieś obliczenie, tak, tak jak tutaj na przykład już jest troszkę bardziej skomplikowane obliczenie, no to w tym momencie od razu widać, gdzie jest ten alias nadawany. Także to już jest koniec obliczeń i zaczyna się ta nazwa. Tak to jest gdzieś z pacjent, to komuś przecinek uciekł, bo coś innego się stało, więc lepiej ten as tutaj podawać. Jeśli chodzi o nadawanie aliasów w zapytaniu, no to też można podać tutaj as, no ale to się z czasem zacznie robić coraz mniej czytelne, szczególnie jak będziemy mieli długie nazwy. Zresztą za chwilę powiem o dobrej praktyce, także tutaj nadajemy od pierwszych literek, to już zacząłem mówić. Nadajemy do nazwy od pierwszych literek nazw tabel, tak więc wszyscy praktycznie stosują tą zasadę, więc nikt tutaj tego asa nie będzie do niczego potrzebował. Zresztą tutaj jak damy przecinek, to już nam w ogóle nie zadziała zapytanie. Tak od razu nam wali błędem, że nie wiadomo o co chodzi, więc w tym miejscu się trudno, nie da praktycznie pomylić, a w dodatku ten as zaburza czytelność. Tutaj tak naprawdę nam czasami nawet i to trochę nas ratuje. OK, co my mamy dalej? Jeśli korzystamy z więcej niż jednej tabeli, to wskazujemy jej alias. Po co to jest? Zobaczcie, tutaj ja na tym przykładzie korzystam z trzech tabel i pokolorowałem specjalnie różnymi kolorami te aliasy. Od razu widzę, z jakich tabel pochodzą te kolumny. Tak, ratuj swój as. OK. No i teraz. Skoro ja sobie te aliasy ponadawałem i widzę, z jakiej tabelki ta kolumna pochodzi, to dużo łatwiej na tym jest operować. Jeśli bym tego nie miał, no to wyobraźcie sobie łączenie 10 tabel. Każda tabelka ma po 20 kolumn. Łącznie mamy 200 kolumn. No i teraz zgadnijcie, skąd ta kolumna pochodzi. No i wracając do naszego Management Studio, ono jest fajne, tak, dużo rzeczy podpowiada, no ale jeśli ja sobie tutaj nie podam tego aliasu, tak najeżdżam na to, to mi podaje, że to jest kolumna nazwa jakiegoś typu. Tak i koniec. Jeśli podam z aliasem, najeżdżam sobie na alias, od razu widzę, co to jest za tabelka. Dzięki temu aliasowi od razu wiadomo, z jakiej tabeli korzystam i dzięki temu nie muszę tego zgadywać, nie muszę gdzieś tam odszukiwać, a to jest dość częsty problem. Także jeżeli nie podamy tych aliasów, później nagle są jakieś kolumny i trzeba zgadnąć, skąd one się pojawiły. No i zaczynają się problemy. OK, Tomku, tutaj pytasz o inner joina, czy nie mogę tego pisać po przecinku. Mogę pisać to po przecinku. Tutaj chodzi o to, zakup Z. Mogę to napisać w ten sposób, żeby połączyć te dwie tabele ze sobą i wtedy na przykład w Łeże ID assortment równa się Z. ID assortment. Działa, działa. OK, mogę to zrobić w ten sposób, tylko że w roku 89 standard mówił, że piszemy właśnie w ten sposób, takie proste joiny, łączenie tabel. W 92 roku wszedł nowszy standard SQL, który mówi, że już w ten sposób nie piszemy. Poza tym to jest błąd, może nielogiczny, ale taki, może nie, ciężko mi teraz nazwać go, ale chodzi o to, że WHERE służy do filtrowania wierszy, czyli pozbywamy się części wierszy. Jeśli robimy to w ten sposób, to w WHERE mamy warunek złączenia, tak? Czyli mamy coś, do czego ten WHERE nie jest stworzony, tak? Bo WHERE służy do filtrowania wierszy, a nie do łączenia tabel. Więc przenosimy łączenie tabel w ogóle w zupełnie inne miejsce. Co ciekawe, jeśli odpalę sobie w dodatku w ten sposób, to też mi zadziała. I zobaczcie, teraz mam 32 076 wierszy. Dlatego, że było wyłączenie crossowe, czyli on z tych dwóch tabel połączył każdy wiersz z każdym wierszem. Chomików dżungarskich, teraz mam 396 powinienem mieć chomików dżungarskich. Tak więc to jest, no i zaznaczając po prostu myląc się gdzieś tam jednej linijki, mogę nie zauważyć. Więc to sobie będzie o w ten sposób, tak nie widzę tamtego WHERE'a, zaznaczam, patrzę, no działa, działa.
Tak, ale jeśli nie podam, jeśli nie zaznaczę tego, to też zadziała. No do tego powinno się właśnie pisać to. Czyli powinno się pisać ten warunek złączenia tutaj w tym miejscu. Ok, czyli wracając do naszych aliasów, tak, skoro korzystamy z więcej niż jednej tabeli, powinniśmy wszędzie przy nazwie kolumny najpierw podawać alias, kropka, nazwa kolumny. Tak, po pierwsze, bardzo mocno to ułatwia czytelność. Po drugie, nam też ułatwia pisanie, bo piszemy alias, kropka i od razu nam podpowiada wszystko z tej tabelki. Więc nie musimy zgadywać, jakie tam są kolumny, nie musimy, jak zaczniemy pisać, to też nie zawsze nam podpowie tą kolumnę. A tak to od razu piszemy alias, kropka i od razu nam się wszystko ładnie wyświetla, więc i nam jest łatwiej pisać. I w dodatku jest to bardzo dużo zdecydowanie bardziej czytelne i moim zdaniem to jest chyba jedna z najważniejszych zasad, jaką tutaj podaję. Ok. A propos dobrej praktyki nadawania aliasów, to powinno się je nadawać właśnie od pierwszych liter słów tworzących nazwę tabeli. Tak, czyli pracownik będzie P, na przykład pracownicy działy PD. W przypadku takich krótkich nazw jeszcze nie ma jakiegoś dużego problemu, bo można to pisać na przykład zamiast aliasu, nie podawać tych aliasów, tylko pisać pełne nazwy tabel. Czyli było pracownicy.imię, przecinek pracownicy.nazwisko, no ale to już się zaczyna dość długie robić. W przypadku, kiedy mamy nazwę tabeli, która ma 40-50 znaków, to już się naprawdę zaczyna bardzo problematyczne robić. A często się takie mogą zdarzyć na produkcji, dlatego używając tych aliasów, jesteśmy w stanie dużo łatwiej się, znaczy stosując tą zasadę, tak, od pierwszych liter, od razu widać, z jakiej to tabelki korzysta, tak? No bo PDN to pracownicy działy, to tak w pewnym momencie to się zaczyna robić intuicyjne te skróty. Jak korzystamy trochę częściej z jakiejś tam konkretnej bazy danych. No i w pewnym momencie nie trzeba nawet sprawdzić, co to jest, bo po samym skrócie tego aliasu wiadomo, co tam siedzi. Czasami się może zdarzyć, że na przykład będziemy mieli, nie wiem, tabelę zakupy i zwroty. Ja mam taki przykład w bazie danych, którą można wygenerować właśnie w tym sklepie zoologicznym. Okej, można wygenerować u mnie, na moim blogu znajdziecie program do generowania baz danych. Tam między innymi można sobie właśnie wygenerować bazy danych do ćwiczeń. Okej, właśnie tam jest ta baza danych sklep zoologiczny. O, się zacząłem mieszać. Okej, no i w tym sklepie zoologicznym właśnie jest taka sytuacja, że tam dość często będzie się, znaczy może nie często, ale czasami będzie się korzystało właśnie z łączenia tabeli zakupy i zwrotu. No i teraz obie tabelki powinny mieć nazwę, ten alias z. No i nie tworzymy z1, z2, bo to jest mylące. Tworzymy raczej na przykład z a k i z a my, tak? Trzy literki, albo z a i z a. Teraz z AK od zakupów i z WRY, albo ZW i z A. Tak więc w jakiś sposób to tam będziemy starać się unikać właśnie tych P1, P2, P3, P4. Częściej takich P1, P2, P3, P4 używa się przy self-joinie, czyli łączenie tabelki samej ze sobą wtedy. Na przykład jeżeli łączymy pracowników samych ze sobą, dlatego że na przykład pracownik ma przełożonego, przełożony jest pracownikiem, czyli tabelka łączy się sama ze sobą. Troszkę abstrakcyjne się to wydaje, ale czasami się z czegoś takiego korzysta. Ma to nawet swoją nazwę, właśnie self-join. No i w tym przypadku będzie na przykład P1 i P2. Tak, wtedy, bo to jest ta sama tabela, więc użycie jej dwa razy P1, P2 mówi nam od razu, co to jest. Ale jeśli mamy podobne nazwy, ale są różne tabele, to nie używają właśnie P1, P2, P3, P4, bo nagle się okaże, że będziemy przy P30, już nie będziemy wiedzieć, czym jest P15. Bez najeżdżania kursorem, a uwierzcie mi, że jak będziecie więcej pisać zapytań, to przesunięcie ręki z klawiatury na myszkę to jest bardzo duża strata czasu i energii, się nie będzie chciało. Ok. Tutaj nawet mam jeszcze tę komórkę. Ok. Jeśli chodzi o sortowanie, nie sortujemy, znaczy jeżeli sortujemy po czymś, co wyciągamy w selekcie, to powinniśmy używać sortowania po aliasie, tak? Skoro ja sobie na sumę z ilości nadałem alias ilość zakupu, no to w tym momencie sortuję po tym aliasie. Dzięki temu ja utrzymuję jakiś algorytm wyliczający coś w jednym miejscu. Dużo lepiej będzie to widać tutaj. Tak jest,
dużo bardziej skomplikowany algorytm, który mi coś wylicza. No i w tym momencie no, kopiowanie tego, tak, no to na przykład ktoś twierdzi, że premia to nie jest 30 tylko 30%, tylko premia jest kwotowo, no to musimy zmienić algorytm, no i teraz musimy znaleźć dwóch miejsca. Poza tym przy większym zapytaniu, które ma 50 linijek, tego nie będzie widać. Więc dlatego lepiej posortować będzie po aliasie wypłata. No, jeśli będziemy się zastanawiać, co to jest wypłata, no to skoro korzystamy z jednej tabelki, no to chyba będzie jasne, tak? Ale jeśli korzystamy z więcej niż jednej tabelki, i nie ma z przodu aliasu tej tabeli, no to w tym momencie znaczy, że to jest jakiś alias właśnie nadany w selekcie. Ok, więc skoro nadaliśmy sobie alias w selekcie, to z niego korzystajmy. I tutaj kolejną rzeczą jest jeszcze sortowanie po numerze kolumny. Jeśli podamy w order by'u cyferkę, jakąś liczbę, tak, no to w tym momencie po tym numerze kolumny będziemy sortowali. Więc można było to napisać order by 2 i też by zadziałało i byłoby dokładnie to samo. Ale co nam mówi 2? Mówi nam nic. Tak? Nie wiemy kompletnie, po czym sortujemy. Sortujemy po kolumnie numer 2. Jeśli będzie kolumn 50, sortujemy po 38, no to powodzenia z liczeniem. Tak? Mnie by osobiście się nie chciało, wolę podać alias i od razu widzę, że sortuję po ilości zakupu, a nie po kolumnie numer 2, czy tam po kolumnie numer 17. Ok, a to już było. Ok, i komentarze. Komentarze piszemy wszędzie tam, gdzie kontekst jest nieoczywisty. To znaczy, jeśli jest jakieś dziwne, skomplikowane obliczenie, albo pojawia się jakiś magiczny magic number i nie chcemy go zamykać w zmiennej, no to warto opisać, dlaczego na przykład w ten sposób. Tak, właśnie komentarzem. Kolejną zasadą jest to, że wszystko powinno się samo komentować. Autokomentowanie, tak? Czyli jeśli my tworzymy jakieś zapytanie, to tworzymy na przykład aliasy w ten sposób, żeby alias mówił jasno, co w tym wyliczeniu się znajduje. Dlatego też nie musimy dodatkowo komentować jeszcze tego, co wylicza algorytm w naszej kolumnie, tak jak na przykład w tym przypadku, tak? No bo od razu widzimy po aliasie, że to jest wypłata. Nie muszę dawać komentarza, samo się komentuje, w dodatku jeszcze mam alias, więc dzięki temu dużo więcej. Znaczy dzięki temu też zyskuję na tym właśnie, że jest alias i widzę od razu, czym ta kolumna jest. Ok, więc komentarze można używać, raczej się nie powinno nadużywać. Ja osobiście rzadko stosuję, właśnie staram się jak najwięcej właśnie takiego autokomentowania, chyba że naprawdę, że jakieś coś dziwnego jest, to wtedy staram się opisać to jakoś w miarę prosto w komentarzu. Ok, no i dobre praktyki tworzenia zapytań. Odwoływanie się do obiektu. To znaczy, możemy się odwoływać na tak naprawdę do tabelki na cztery różne sposoby. Albo podawać nazwę tabelki. Możemy podać schemat, kropka nazwa tabelki. Schemat to tak uproszczając, to jest po prostu taka grupa, do której można sobie pogrupować te tabelki po takim prefiksie jakby. Trzecim sposobem jest podanie nazwy bazy danych, kropka alias, kropka nazwa tabeli. A możemy to jeszcze bardziej rozszerzyć i podać nazwę serwera, nazwę bazy danych, później dopiero alias, a na koniec nazwa tabeli. No i teraz najlepiej korzystać z tego rozwiązania numer 2. Chyba że wszystkie te schematy zaczynają się od DBO, no to w tym momencie no to nie ma sensu tego DBO już pisać. Ale jeśli jest gdzieś schemat, no to używajmy tego schematu, kropka, nazwa tabeli. Poza tym jak podamy nazwę schematu, podamy kropkę, to on nam wszystko z tego schematu wyciągnie. Ok, dlaczego nie używamy pozostałych dwóch? Dlatego że może się zdarzyć tak, że na przykład system zainstalujemy, tę samą aplikację zainstalujemy na innym serwerze, nazwiemy inaczej bazę danych, tak? No, przy wdrożeniu ktoś tam nada inną nazwę, no bo już taka na przykład stara wersja działa na tamtej bazie, a na przykład robimy kopię tej bazy, już się nazywa jakoś inaczej, bo instalujemy nową wersję już na jakiejś tam kopii tej bazy. I w tym momencie zapytania wszystkie będą się odwoływały do starej bazy danych, tak? Jeśli damy po nazwie. Więc dlatego to jest mało. Znaczy jeśli to jest aplikacja, która działa tylko na jednym serwerze, to spoko, to jeszcze gdzieś tam nie natrafimy na ten problem, ale jeśli instalujemy u wielu klientów, to ten problem będzie się często przewijał. Jeszcze gorzej jest w przypadku nazw serwerów, no bo każdy sobie nazywa serwer po swojemu. No i podaje się nazwę serwera w momencie, kiedy dopiszemy zapytanie, które korzysta na przykład z tabeli, która jest na innym serwerze, to wtedy coś takiego musimy podać. Tak, ale jeśli korzystamy wszystko w ramach jednego serwera, a w zasadzie wszystko w ramach jednej bazy danych, to jest to kompletnie bez sensu. Raz, że musimy napisać się dużo więcej. Dwa, że możemy później spotkać się z wieloma różnymi błędami z tym związanymi.
Okej, okay. Bartosz pyta, od czego zaczynamy pisać zapytanie? Od select czy od where? Generalnie pierwsze słowo kluczowe jest select. Ja osobiście piszę tak, że raczej zaczynam od froma, ale piszę select, gwiazdka i dopiero wtedy idę do froma, no bo wtedy mnie podkreśla kolejnych elementów jako błędy. No i później na sam koniec, jak już wszystko napiszę, kasuję gwiazdkę i wymieniam kolumny, które są potrzebne, no bo wiem, z jakich tabel korzystam, wiem, czy grupowałem, wiem, jakie filtry użyłem. Znaczy w zasadzie grupowanie i tabele to jest najważniejsze, tak? Jeśli te dwie rzeczy są zrobione, to wtedy mogę sobie wrócić do selecta i już wiem w ogóle, na czym mogę pracować. A tak, bo na przykład jeśli grupujemy, no to możemy użyć w selekcie tylko tego, po czym grupowaliśmy, funkcję agregujące, poza jakimiś tam drobnymi wyjątkami. Więc jeśli nagle dodam grupowanie, no to select mi przestanie działać z gwiazdką. Wtedy kasuję gwiazdkę i wymieniam sobie na to wszystko, co tam potrzebuję. OK. Kolejną rzeczą jest to, że piszemy tylko to, co koniecznie nam jest potrzebne do uzyskania naszego wyniku i to, co daje nasz wynik. Nie dajemy wszystkiego, bo fajnie jest to dać. Na przykład imię, nazwisko, tak, wyciągamy, no i potem mamy jeszcze ilość elementów w grupie, mamy średnią, mamy maksymalną, minimalną. Jeśli potrzebujemy to do wyniku, ok, to wtedy musi być. No ale nie używajmy tego, bo fajnie użyć, bo raz, że to rzutuje na wydajność, to są kolejne obliczenia, a w dodatku no, gdzieś to tam zaburza to nasze zapytanie, tak? Zaczyna się robić tego strasznie dużo, a to jest kompletnie niepotrzebne. Tak samo zauważcie tutaj w tym zapytaniu jakoś tam tylko z tabeli pracownicy. Tak, a połączyłem trzy tabele ze sobą i tak naprawdę, no, znaczy, jeśli grupuję po imieniu i nazwisku, to ok, ma to wpływ na wynik, dlatego że jeden pracownik może pracować w dwóch działach, czy tam nawet w trzech, może się coś takiego zdarzyć, bo na przykład akurat w przypadku tego sklepu zoologicznego jest tak, że ktoś może być na przykład pracownikiem magazynu i jednocześnie członkiem zarządu i zarząd też jest działem. A więc może pracować w dwóch działach i wtedy ma to jakiś sens, a na przykład wyliczanie średniej dla konkretnego pracownika, gdzie on zarabia tyle samo niezależnie od działu, no to jest kompletnie bez sensu. Tak? Tak samo maksymalnie minimalne zawsze nam zwróci dokładnie te same wartości. Count ma sens, dlatego że wiemy, w ilu działach pracuje, tak? Więc tutaj już by to jakiś tam sens miało. Ok, no i listing. Akurat nie znalazłem żadnego fajnego, ciekawego przykładu, który można było to zobrazować, ale z listingiem problem jest taki, że często go się nadużywa i jeśli źle połączymy ze sobą tabelę, to zauważyłem, że zdarza się, że ktoś tam używa właśnie listinga, żeby ukryć jakieś tam błędne łączenie tabel albo jakieś w ogóle dziwne błędy w danych, które znajdują się już fizycznie w bazie danych. Więc tego listinga starajmy się nie używać, używajmy go tylko w momencie, kiedy faktycznie go potrzebujemy. W dodatku distinct, on jeszcze używa tam sortowania, więc też trochę będzie rzutował na wydajność w niektórych przypadkach, więc jeśli nam nie jest potrzebny koniecznie do wyniku, bo akurat tak potrzebujemy, to też starajmy się go nie nadużywać. Ok. Kolejna zasada. W having staramy się pisać tylko i wyłącznie funkcje agregujące. Tutaj, tak? Mamy w miesiąc wyciągamy tak, żeby to był trzeci. No musimy nie dość, że pogrupować po miesiącu, to dopiero odsiewamy to w havingu. No i teraz raz, że jeśli przerzucimy to do where'a, żeby ten miesiąc był, tak, to mniej trafi do grubego, mniej trafi do havinga. Poza tym no, jednak wiersze filtruje where, a having filtruje grupy. Tak? A tutaj to filtrowanie tak naprawdę to odfiltrowuje nam jakieś część wierszy, a nie grup. Więc to też tak podobnie jak z tym warunkiem złączenia używanym w Where, tak? To też nie do końca to służy do tego. No i raz, że rzutuje na wydajność, dwa, że no trochę jednak zaburza nam działanie naszego, czytelność tego zapytania. Tak? Raz się spotkałem w życiu z przypadkiem, że faktycznie w havingu było coś innego niż funkcja agregująca, ale to był raczej wyjątek, a nie jakaś zasada. Tak? Więc po prostu, no, gdzieś tam przypadkiem się może zdarzyć, że faktycznie inaczej się nie da. Ale tak to, jeżeli mamy jakąś funkcję inną niż agregującą w havingu, na 99% jesteśmy w stanie ją przerzucić w inne miejsce. W sensie wyżej do weba. Ok, tutaj już takie troszeczkę coś bardziej zaawansowanych osób, które już mają trochę większą styczność ze SQL-em. Możemy robić coś takie jak warunki. Warunkowo uruchamiać konkretne zapytania. Tak? I to robimy właśnie za pomocą if-a. Ktoś ma styczność z programowaniem, if działa dokładnie w ten sam sposób. W Javie, w C-Sharpie, w C++, w JavaScriptie. W wielu innych językach tak samo, tak? Nawet w starych Pascalach. No i generalnie, jeśli używamy tego ifa,
No to teraz tak, if exist działa w ten sposób, że jeśli znajdzie pierwszy element pasujący do naszego zapytania, to od razu zwraca prawdę. Tak? W przypadku tego, ten, który jest na górze, no to jest wyliczany cały wynik i dopiero na sam koniec jest sprawdzany, czy to jest większe od zera. Raz, że to na dole jest bardziej czytelne, bo jest mniej kodu. Dwa, że mówi nam od razu, co to oznacza. Tak się pyta, czy istnieje jakiś element spełniający ten warunek, który tam jest poniżej. Tak więc od razu to widać na pierwszy rzut oka, a na górze tego za bardzo nie widać. Tak musimy popatrzeć, aha, że ilość elementów jest większa od zera. No to dopiero, aha, kurczę, dochodzi chyba o to, że czy istnieją jakieś elementy, które spełniają ten warunek. Tak więc to nie jest od razu widoczne, zapytanie jest bardziej zagmatwane, poza tym środkowo działa trochę gorzej.